No, hej widzowie. Imperium Mongolskie, piękne i ładne, podbiło całą Azję. 1190 rok, moi drodzy. Jest pewien problem, ponieważ nasz Chinggis Khan nie żyje. I przez to straciliśmy tutaj to największy z Hanów, a to było strasznie mocne. Niestety nie mamy już decyzji, żeby, nie wiem, powołać na przykład Chinggis Khana II czy coś, ale na szczęście dalej możemy tutaj podbijać normalnie, moi drodzy, całe królestwa. Więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zobaczymy, czy Imperium Mongolskie zaleje Europę, czy pokona wielkie cesarstwa, jak bizantyjskie, czy święte cesarstwo rzymskie. W tym odcinku to sprawdzimy. No i oczywiście, moi drodzy, jeżeli seria wam się podoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Oczywiście mamy tutaj armię naszą przygotowaną, tutaj bardzo ładnie. W ogóle mam 60 tysięcy ludzi, bardzo dużo. No i kwestia też tutaj łucznicy, konni i tak dalej, kawaleria. Wszystko jest, zobaczymy, czy uda się teraz tak szybko przejmować jak wcześniej, zobaczymy. Więc naszym pierwszym celem będzie Ruś. Tutaj widzę, że może się dołączyć zachodnia Sławia i wystawiamy po prostu wszystkich. No i też istotne, moi drodzy, już nie mamy właśnie tej całej armii Chinggis Khana, która była właśnie jako dodatek do podbojów. No trochę mnie boli, że ten władca tam umarł, ale i tak za jego życia bardzo dużo podbiliśmy. Dobra, armia cała wystawiona, zgromadzimy ją chyba w jednym miejscu i tu już widzę armię wroga. Na razie się prezentuje tak, że mamy 500 kawalerzystów i 1900 tych łuczników strzelających. Więc tutaj nasza armia nadciąga. Złapiemy te 7000 tutaj chyba tak. Ty, czekaj, co? Co się odwaliło? Pośród rozproszonych plemion wyłonił się nowy przywódca. Co to za gościu? Jakie Imperium Mongolskie? Ogłosił się Chinggis Khanem, władcą wszechświata. Ty, co? To? Tak o, po prostu straciliśmy stołek? Ej, ja jestem w szoku, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie wiem, zróbmy na razie tak. Zobaczmy, co tu się stanie teraz, o. Chciałem zobaczyć tą bitwę. Dobra, tu ich miażdżymy elegancko. Złapmy ich jeszcze tutaj. Nie, wiecie co? Dobra, mam inny pomysł, widzowie. Po prostu nim zagramy, tym władcom. Ten władca nie jest zły, bo idzie po prostu tutaj w stratega, więc spoko. Po prostu zagramy tą postacią, bo nas nie interesuje dynastia, ale trochę wam powiem taki mindfuck. Dobra, i tu jest ta horda mongolska, która by nam tutaj pomogła. Musimy znowu pułki zrobić, ale mamy tyle prestiżu, że to nie będzie problemem. Dobra, moi drodzy, armia gotowa, mamy specjalne oddziały, więc, że tak powiem, wracamy do walki z Europą, ale no, tak się mocno zdziwiłem. Ty, możemy zażądać podporządkowania się. Dawaj, ty, zgodzisz się? A, inwazja państwa mongolskiego. Okej, czyli on się nie zgodził, no to leci Mongolia. I fajne tu. Dobra, nie wiem po co wystawiłem całą armię, ale dobra, niech już będzie. Ten gość, że ma genialnego stratega, elastyczny wojownik i w ogóle. Tylko tu nam jakiś kraj przeszkadza na przejściu, więc się go pozbędziemy. O, zniknęli, jak miło. Teraz lecimy tutaj, teraz lecimy na ruską armię. Czy tutaj złapaliśmy jakieś 3000 wojska. No ale ono po prostu znika, to jest piękne. Dochodzi do kolejnej bitwy, ale miażdżymy, jak zwykle. Tutaj sobie nawet teraz na nich poczekamy. Proszę bardzo, zapraszamy. Tutaj nawet niektóre armie to nawet nie mają żadnych zbrojnych. Po prostu sami piechurzy. Te armie po prostu znikają. A my praktycznie nie podnosimy żadnych strat. No i dobra. 70% wojny, chodźmy na stolicę i zakończmy tą śmieszną Ruś. Zachodnia Sławia tak za bardzo armii nie ma, więc może damy im się trochę zregenerować. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chodzi o cesarstwo bizantyjskie, no nie możemy sobie ich podporządkować tak jedną wojną, ponieważ mają tytuł Imperium, więc taki sam jak my. Więc na przykład postaramy się taką zabrać Bułgarię? Oni mają 25 tysięcy wojska. No to już taka całkiem porządna liczba, może się coś wynajmą, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, w jakim czasie byśmy zdobyli Konstantynopol, bo Konstantynopol zawsze bardzo długo się zdobywa. O, Bizancjum w ogóle gdzieś wypłynęło sobie tam. Okej. Okay. O, dobra, tutaj pierwsze prowincje już przejmujemy. O, tutaj już nieco wyzwanie. 13 dni oblężenie. Kurde. Ale i tak ładnie przejmujemy. Mamy skończone drzewko stratega. Teraz jeszcze kilka zdobędziemy punktów tutaj na prawo, żeby rycerze byli lepsi. W ogóle tutaj rozwój bardzo duży w Konstantynopolu. 57. Dobra, i lecimy na Konstantynopol. Jestem ciekawy, jak długo będziemy to przejmować. W 20 dni zdobyć Konstantynopol. No nie wierzę, naprawdę? Wow, udało się, naprawdę, bardzo szybko. Dobra, złapmy teraz tą armię może. No witam serdecznie kolegów tutaj. Ja już tutaj sobie wbijam. Siema, siema. O, zobaczmy. Tutaj, o, mokradła jesteśmy. Jesteśmy na gorszym terenie, ale niszczymy ich tak czy inaczej. No, ale jest tak, no, powiem wam. Okej, dobra, dają radę nasi konni tutaj, łucznicy. Armia pokonana, bardzo fajnie. No i proszę bardzo, możemy kończyć wojnę. I moi drodzy, udało nam się tutaj zdobyć Bułgarię. Dobra, musimy teraz stworzyć sobie jakąś drogę do świętego cesarstwa rzymskiego. A gdyby tak Rzym zdobyć... Ej, to brzmi ciekawie. No papież tutaj nie ma z nami szans. Dobra, plan jest prosty, moi drodzy. Musimy po prostu tutaj przepłynąć statkiem i się dostać do Rzymu. Rzym to też bardzo rozwinięta prowincja i też ma mocne umocnienia. Więc jestem ciekawy, jak szybko to przejmiemy. Pierwsze miasto zdobyliśmy 32% od razu. I w ogóle to jest coś takiego, że my te miasta zrównamy z ziemią. Dobra, tutaj nas, moi drodzy, atakują. Mają przewagę liczebną, ale my mamy więcej kontr, lepszy dowódca. Zobaczymy, czy tutaj katolicy się wybronią. Ale z tego, co widzę, bitwa jest na naszą korzyść. No, niszczymy ich.
Boże, całkowita destrukcja. Co tu się stanęło? Zgnietliśmy ich, ale ja chcę zdobyć Rzym. Tu nie chodzisz o wygranie wojny, tylko zdobyć Rzymu. Ile? 11 dni. Nice. To niezłe. Ty, zdobyliśmy papieska tiara, widzowie. Papieska tiara. Wystarczyło, moi drodzy, zrównać z ziemią biskupstwo Rzymu. Możemy to założyć? Możemy. Moi drodzy, mamy. Mamy mongolskiego papieża. O, tutaj w ogóle cesarstwo ma 30 tysięcy ludzi. Plus jeszcze jakiś sojusz. I możemy sobie tutaj tak, albo o Królestwo Romanii, więc to jest taki mały kawałek, albo o Sardynię. No tak średnio. A na przykład moglibyśmy zjeść całe Węgry, wtedy byśmy mieli dostęp do jakiegoś tam większego królestwa. Więc, no cóż, los tak chciał, że wlecimy w Węgry. No i faktycznie tutaj jak coś na przykład znajdziemy, jakieś hrabstwo, to jest poziom rozwoju zmienił się o minus 8, więc to jest mega dużo. O, są Węgrzy, gdzieś tutaj sobie chodzą, spacerują. Coś próbują, ale za szybko przejmuje. Dochodzi do pierwszej bitwy, ale my tu wygrywamy. Tak? I to bardzo ładnie wygrywamy. O, straty im ogromne robimy, oni nam takich dużych nie robią. O, nawet koniec wojny, w środku bitwy. A Francja jak tam się trzyma? Królestwo Francji, 29 tysięcy, to nie jest jakieś super dużo. No w sumie, cesarstwo rzymskie będzie, moi drodzy, jedynym tutaj jakimś takim godnym przeciwnikiem. O ile w ogóle będzie. O, teraz byśmy mogli zdobyć taką Bawarię, no i to jest takie mocne ugryzienie, co nie? Więc tak, przenosimy tutaj armię i wystawimy teraz wszystkich. Będą się zbierać pewnie z pół roku, ale jak się zbiorą i ruszymy, to będzie nieźle. O, jeszcze ten cesarz wezwał gościa z Norwegii, też bardzo fajnie, dobrze, dobrze, niech tam rośnie armia przeciwnika. Oni coś tutaj już powoli wchodzą na tereny węgierskie, my się jeszcze tutaj mobilizujemy, ale raczej tutaj nie dojdzie na razie do bitwy. I w sumie dobrze. Proszę bardzo, moi drodzy, 111 tysięcy ludzi leci na armię Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jak to może się skończyć? Chyba wszyscy wiemy. O, przejęli nam tutaj baronie, ale złapaliśmy 4 tysiące wojska. Oni po prostu wyparowali. Skończyła się bitwa, czajcie? Tak szybko wyparowali. Tutaj po prostu miazga, oni nam... My im zrobiliśmy straty, 10-krotnie większe prawie. Po prostu żegnam. Żegnam po prostu. Syn postaci Kaiser został złapany. Nawet nie musieliśmy dotknąć ich ziemi. Oni się po prostu poddali. Oni wiedzą, że to nie ma sensu. Pokaż nam je to. Jak gryzę to. Pięknie. Wielkie Królestwo Bawarii, proszę bardzo. Damy to jakiemuś randomowi z Mongolii. Niech po prostu ma. No, witam zachodnią sławie z dynastii Piast Kraków. Królestwo Polskie? Przecież wiadomo, że zawsze było mongolskie. Kanat Polski, to mi się podoba. No kurde, wygląda jak prawdziwy Polak. Litwo, czas żebyś wróciła do macierzy. Pamiętajcie, moi drodzy, że w szkole kłamią. To nie było wcale tak, że Wikingowie najechali Anglię. To byli Mongołowie, a ich przywódca miał czapkę papieża. I to jest prawdziwa historia. I tak samo było z Paryżem. To nie Wikingowie. To Mongołowie. Tak naprawdę przygotowali desant w Królewcu. Wypłynęli w Morze Bałtyckie, znaleźli się na Morzu Północnym, wylądowali we Francji. O, Francuzi na nas idą, zobaczymy. Ty, uda się nam? Ty, pokonają nas? Ty, dajmy radę, ty, wykrywamy. O, lul! I oni jeszcze tutaj dochodzą, o kurde. Ty, jakie ilości. Ty, ale dalej wygrywamy. Ale jaja, widzowie. Ty, ale Francuzi tutaj się okazali najsilniejsi. Aż od razu tutaj, moi drodzy, ruszam na Paryż, bo się cykam, że oni nas znowu wjadą i to przegramy. Ty, Francuziki. No kto by się spodziewał, że taki waleczny naród, co nie? No chyba nikt. Ty, nawet zdobyłem Paryż i oni się jeszcze nie poddają. Ty, 47 tysięcy, ty, my nie mamy z nimi szans już. Ja muszę przed nimi uciekać, ale chyba... Oni tam chcą odbić Paryż, ale tak, my szybciej zdobyliśmy tutaj prowincję, ostro, ale ty, nie spodziewałem się, że Francuziki takie mocne będą. Paris należy do Mongolii, w sumie Paryż płonie, to tak jak teraz. Boże, moi drodzy, my już mamy tyle tych rzeczy, jakiś pas Marii, czaszka Jana Ewangelisty, włosy Mahometa, kość Buddy, włosy Buddy, miecz Boży. Myślę, że Buddę to w ogóle byśmy mogli zbudować na nowo. I moi drodzy, myślę, że to będzie takie fajne już teraz zakończenie tej serii naszej. Udało nam się stworzyć Imperium Mongolskie, wjechać w Europę, zjeść praktycznie tutaj Europę Wschodnią, Środkową, wjechać tutaj w Bałkany, zdobyć jednak trochę tutaj części na zachodzie, czyli w Paryżu, Bawarii, czy nawet przy czółku w Anglii. Kolejne wojny to jest nic innego, moi drodzy, jak kolorowanie mapy, które już praktycznie nic nie wniesie do naszej serii, nic ciekawego. Powiem wam tak, Imperium Mongolskie bardzo fajne i przyjemne. Oczywiście ten tytuł Chingiszczana robi robotę, no ale bądźmy szczerzy, jak ta horda już tam się cała wypali, no to już to nie jest aż tak mocny kraj, co nie? Mimo wszystko to jest plemię, które ma nierozwinięte prowincje, ale tak, że tak powiem, do gry, żeby sobie zagrać, pobawić się, no to jak najbardziej polecam. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnej serii. Na razie, hej!